Trzy państwa prowadziły ze sobą wojny, raz dwa państwa przeciwko trzeciemu i potem te sojusze się zmieniały. Co jest prześliczne to to, że Ministerstwo Prawdy, które zajmowało się oczywiście fałszowaniem informacji Orwella, cały czas zmieniało narratywę i mówiło, przykładowo załóżmy, że mamy państwa A, B i C, nie pamiętam dokładnych nazw, mówiło, że od zawsze byliśmy w sojuszu z państwem B, a państwo C od zawsze prowadziło z nami wojny. Potem, kiedy sojusz się zmieniał, nagle narracja się zmieniała. Tak naprawdę to państwo B było naszym przeciwnikiem, a z państwem C od zawsze mieliśmy bardzo mocne więzy pokoju i współpracy. I tak dalej, i tak dalej, i tak w kółko, i tak ze wszystkim było. Jeśli chodzi o przeciwników politycznych, tutaj oczywiście Emanuel Goldstein chyba się nazywał. Lider opozycji, który był winien wszystkim złym rzeczom, jakie działy się w państwie.